Cześć, witajcie w kolejnym odcinku stacji Sagitta. Witam tradycyjnie ekipę KMF-u. Cześć Tomek. Cześć. Ekipę tutaj komiksem po łapach i jednocześnie KMF-u. Cześć Mario. Cześć. Sławka z drużyny Prylandii. Cześć i czołem. I Hato z Stowarzyszenia Poparć ze Szczecina. Cześć, witam ze Szczecina. Cześć, witamy szefa wszystkich szefów, Krzysztofa. Mamy dzisiaj bardzo ambitny temat, graffiti, tag i street art jako forma sztuki. No i pierwsze pytanie, czy ktoś z was coś kiedyś mazał? Nie. Ja nie. Ja masałem na tym, na stolikach w szkole. Czyli byłeś tagerem tak zwanym, byłeś tagerem. Byłem, malowałem po tych, po podręcznikach. Podręczniki, zeszyty, ostatnie strony. I te krzesła jeszcze. To było czy miejsce, gdzie... Domalowywałeś zarosty? Nie, ale nawet nie pamiętam co. Jakieś tam paskroły się rysowałem na takich rzeczach. Przyznaję się po latach. Chyba już nie ma na to paragrafu i nie będę musiał naprawiać tego w szkole. No u nas też po ławkach rysowali. To pamiętam. Po ławkach, po meblach, nawet gdzieś tam po jakichś tam korytarzach próbowali tagować. No ale jak sądzicie, to jest forma sztuki czy pospolity wandalizm? Bo opinie są podzielone. No to zależy. Jeśli po prostu to jest pomazane tak po prostu, no to jest wandalizm. Ale jeśli to jest jakaś koncepcja za tym, jeśli to jest już obraz, który równie dobrze mógłby zawisnąć w galerii sztuki, patrz, Banksy, to jest sztuka jak najbardziej, to przez duże S. Ja wam powiem, że to jest różnie. W ogóle tutaj zawsze jest tam i Pompatil, bo szkoda, że nie ma Parlimana z kolei, bo my może powinniśmy zacząć, czy te taki i te graffiti w ogóle, to całe to wszystko, to jest nowe, a to się okazuje bardzo stare. Takie masanie i pasklorenie to jest znane już od dawna. Jest w Turcji jakieś pozostałości po jakimś rzymskim mieście i tam na tych, na jak to się nazywa, na tych słupach takich, kolumnach są podpisy Rzymian, którzy się tam podpisywali. Jest tablica w Słowacji, jak mieliśmy spotkanie z tym, z członkami, z fantomu Tolkienowego ze Słowacji, to przeglądałem przecież, jak to się nazywa, historię Słowacji i okazało się, że tam sobie wmurowali, tak ładnie to wmurowali, tak w stylu Panksiego, taką tablicę, że w tym i w tym roku zimował tutaj oddział Imperium Rzymskiego, jakiś tam legion. A Pompatil przecież nam nieraz mówił o tym, że przecież takie paskroły to są w Hagia Sofii w Turcji, w Istambule, tak? Jak to się tam nazywa, panie pamiętam? Tak, tak. Tak, tam z Hagia Sofii, świątyni Małości Bożej, pewien wartownik z tak zwanej Gwardii Wareskiej, czyli najemników z północy, którzy Waregów, wikingów ze Szwecji, którzy zostali zwerbowani przez cesarza bizantyjskiego. Pewnego razu widocznie jeden z wartowników nudził się i sobie tam wyrył na sadzce w samej świątyni, gdzieś tam na posadzce sobie wyrył runami napis, który możemy dzisiaj jakby odczytać Halfdan tu był. No ciekawe. Zawsze się bardzo musiał nudzić tam podczas tych bizantyjskich uroczystości. No w każdym razie tak, to są tego typu... Czy to byłoby graffiti? Ciężko mi to powiedzieć, nazwać graffiti. To właśnie to było powiedziane na początku, że to zależy tak naprawdę, no bo jeżeli to jest jakieś tam bazgrolenie, jakieś mazgnięcie sprayem, na przykład jakichś wulgaryzmów na ścianie, no to nie jest graffiti. Graffiti to jest sztuka, to jest jakiś rysunek, coś z pomysłem, coś fajnego, coś co wygląda jakoś ciekawie, coś co autor chce nam przekazać. Więcej niż jakieś tam bohomazy. Ja nie nazwałbym tego wyrycia, tego napisu z Hagia Sofia graffiti. Raczej bym to nazwał po prostu jakimś tam, chciałbyśmy to nazwali aktem wandalizmu jakimś pewnego rodzaju. Natomiast bardziej graffiti to bym powiedział, że te wszystkie rysunki naskalne ze świata starożytnego, czy z epoki brązu na przykład, które też znajdziemy w Skandynawii, w Szwecji. Są tam takie bardzo ciekawe
ilustracji jest tam setki albo nawet tysiące, już nawet nie wiem, czy to, żeby się teraz nie pomylił. No w każdym razie jest takie bardzo dużo ciekawych scenek przedstawiających, czy przedstawiających jakieś prawdopodobnie bóstwa, polowanie, tutaj jakieś uświęcenie jakiejś pary młodej. Ciekawe są te ilustracje i to bym prędzej nazwał takim graffiti z epoki brązu, a to, co tam sobie Halfdan wyrył, no to mówię, no to nie nazwałbym tego graffiti, chociaż pewnie dużo ludzi by tak to określiło. No, może i nie graffiti, ale na przykład takie. I tak mamy, ja wam mówiłem nieraz o tym kościele w Strońsku i takie, to znaczy podpisy z tam z 13, z 14, a może i z samego początku budowy tej świątyni, to są też takie podpisy pielgrzymów, którzy szli na dzisiejszy język, to by były takie. Pod względem może takiego wartości jakiejś, czy nie jest może wartościowy, ale dla takiego patacza, który będzie za 200 lat patał naszą kulturę, będzie dużo mówił o tym, jacy my byliśmy. Tutaj no, patrzę. Znaczy to pokazuje, przepraszam, ci wejdę słowo, to pokazuje tylko to, że przez te setki lat czy tysiące lat nic się nie zmieniło. Ludzie dalej mazgają po ścianach, zostawiają po sobie jakiś ślad na pamiątkę, jakby to, co zostało, to jakby pod tym względem się nie zmieniło, zmieniła się tylko trochę forma i pewnie samo pismo się rozwinęło i tak dalej, natomiast jakby pewne zachowania zostały, tak? Tak, jest taki wyraz, niektórzy ludzie mają taką potrzebę wyrazu ekspresji w formie takiego pisania, prawda? W formie takiego zaznaczenia. Ja myślę, że teraz przez to, że kiedyś maskrali po ścianach na przykład jakimiś tam narzędziami, a dzisiaj markerami, to niestety to jest bardziej podatne na wpływy środowiska i można to częściej bardziej stracić. Ja zacząłem prowadzić takiego Facebooka w grudniu o graffiti i robię zdjęcia i powiem wam, że te niektóre graffiti to są naprawdę bardzo ładne i to na pewno bym, nie wiem, w Szczecinie, we Wrocławiu, w Stuńskiej Woli, w Poznaniu czy w Sieradzu możemy spotkać naprawdę wyraz bardzo ładnej ekspresji młodych ludzi, którzy rysują takie prawdziwe graffiti, prawda, na które składają się jakieś litery, jakieś twarze, jakieś postacie i to jest po prostu piękne. Niestety wiele ludzi nie docenia tej młodej sztuki i tej młodej ekspresji i uważa to za wandalizm. Nie wiem, czy wy to tak też odbieracie. Właśnie tutaj trzeba by to rozdzielić, co ma służyć kwestii ozdobienia miasta, powiedzmy, czy danej ściany budynku poprzez graffiti, a co tak właściwie z jednej strony ze szpecenia, czyli te wszystkie bazgroły, wulgaryzmy, jakieś takie nieskoordynowane napisy, ale z drugiej strony trzeba by się jeszcze przyjrzeć temu, po co to właściwie zostało, jakby po co ten budynek czy ściana została oznaczona i to też pewnie będzie wiele interpretacji. Bo z tego, co ja czytałem już z tych czasów nowszych, no to graffiti wzięło się z tej kultury hip-hopowej amerykańskiej, gdzie oni tam praktycznie chcieli zaznaczyć to, że są przeciwko władzy, przeciwko właśnie jakiemuś prawu. Chcą oznaczyć jakby swoimi hasłami, swoimi poglądami to, że żyją tam, że mają nawet większe prawo i nie może o nich ktoś decydować. Więc ta motywacja do stworzenia czegoś i czy to jest ładne, czy to jest brzydkie, to jest jedna sprawa, ale czemu to tak właściwie miało służyć? Bo faktycznie może to być zwykły wandalizm, nudy, po prostu, żeby po prostu coś zepsuć, oznaczyć nową, wyremontowaną elewację, ale jednak jeżeli faktycznie by się zagłębić, może i do dzisiaj są jakieś grupy, nie wiem, czy anarchistyczne, czy każde inne, ze względu na takie skrajne poglądy, które po prostu chcą no, zaznaczyć te swoje poglądy w formie graficznej. W ogóle jeszcze warto zaznaczyć, że te 100 lat temu włóczęcy amerykańscy oznaczali w specyficzny sposób domy, tam takie małe rysunki robili i one miały swoje znaczenie. Na przykład tu mieszkają dobrzy ludzie, a ci ciebie tutaj pogonią. Tutaj nie zaglądaj, tutaj możesz. Tutaj znajdziesz coś ciekawego. Więc jeśli chodzi o graffiti, to być może to jest też jakiś pierwowzór. Tak, ja się to jak najbardziej zgadzam z przedmówcami. To jest bardzo ciekawe, no bo jakby popatrzeć troszeczkę na
na całą historię, to większość rzeczy, która kiedyś była aktem jakiejś rebelii, jakiejś kontra czemuś, wszystko staje się pomału albo modą, albo sztuką nagle. I tutaj graffiti było wyrazem jakiegoś buntu, no i teraz, a potem stało się, przeistoczyło się w formę sztuki, to prawdziwe graffiti. To, co mówi Mario, też jest dosyć istotne, że faktycznie w jakichś tam starszych kulturach no tak oznaczano właśnie tego rodzaju chaty. To mi się też troszeczkę skojarzyło, jak teraz tak powiedziałeś o tych drzwiach, jak Gandalf pojawił się u Bilba i zostawił mu na drzwiach wyryty znak. To jest ciekawe, ten znak jest zupełnie inny w filmie i zupełnie inny w książce. W książce był po prostu znak, który miał oznaczać włamywacz do wynajęcia za cenną, za jakąś tam wypłatę. Natomiast w filmie była to runa G, czyli oznaczająca Gandalf, więc tutaj też Gandalf się troszeczkę pobawił, nie chcę mówić graffiti, ale no właśnie, jak słuchacie, tagerowanie, tagowanie, coś takiego, no to tak. Paweł, może ty byś się odesłał, bo mówisz, że takeszy to sło, czemu powiedz? No i czemu, no czemu anarchiści, jakbyś to rozwinął? No takeże to zło, bo generalnie już wspominaliśmy o tym, że mamy piękną nową elewację odmalowaną i przychodzą w nocy tagerzy, którzy rysują parę szlaczków czarnych, które wyglądają, mówiąc brzydko, kijowo. No i czemu to służy? To służy tylko właśnie zaznaczeniu terenu, tak jak, sorry za brutalność, pies obsikuje drzewko. Tak to widzę. Chociaż no ja nigdy nie miałem nic przeciwko graficiarzom. Nawet starałem się zrozumieć tych, którzy rysowali w uczestnych region. Nie wiem, czy pamiętacie, wtedy sokiści się ganiali z graficiarzami. No była większa akcja. Nawet praktycznie w kamasze już niektórzy brali graficiarzy jakieś 20-30 lat temu. I to jeszcze zrozumiem, bo to naprawdę była sztuka przez duże S. Ale jak patrzę po prostu na nowych odmalowanych kamienicach czy elewacjach, sklepach, że jest jakieś parę znaczków, nawet to nie są tagi, to są po prostu jakieś takie prymitywne zawijasy. To szkoda gadać, dlatego według mnie tagerzy są złem i powinno się ich tępić, bo oni psują opinię prawdziwym graficiarzom, którzy chcą coś przekazać, a jednocześnie mają dryg do tego. Takie jest moje zdanie. Tak, ja się to jak najbardziej zgadzam z Padre. Ci, którzy mazgają po ścianach jakieś bezsensowne rzeczy, czy właśnie wulgaryzmy, no to ich powinno się karać jak najbardziej. To są po prostu ludzie, którzy nic innego nie robią, tylko po prostu dokonują aktu wandalizmu, szpecą po prostu te kamienice czy budynki. Natomiast graficiarze faktycznie tworzą dzieła sztuki. Jest tutaj w Poznaniu bardzo taki nasz, my go nazywamy takim poznańskim Banksym, Kawu. Koleś, który chodzi sobie po mieście i maluje postaci z kreskówek, do których się wychowaliśmy wszyscy praktycznie. Robi to naprawdę super, świetna sprawa. Niektórzy mówią, że to jest wandal, że to tam trzeba, że powinien to wszystko zmazywać i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że właśnie wiele jego dzieł uatrakcyjniło te szare budynki, zwłaszcza jak są to na przykład jakieś, nie wiem, stare bunkry betonowe i tutaj na przykład walną sobie budę Reksia z Reksiem, no to uważam, że ten budynek wygląda dużo lepiej, dużo przyjemniej się na to patrzy niż na jakieś szpetne bohomazy, czy w ogóle szpetne, szare, brzydkie jakieś betonowe rzeczy. No ale niestety KW ma ten problem, że bardzo często go ktoś podkabluje albo doniesie na niego, o może tak bardziej przyswajalnie to będzie brzmiało, na straż miejską i wtedy czytam na policję i niestety czasami go złapią. Natomiast kiedyś, pamiętam, była taka sytuacja, że namalował świetnego Golluma namalował gdzieś w Poznaniu. Nawet chciałem tam zrobić zdjęcie na potrzeby naszej drużyny, ale jak tam poszedłem, to się okazało, że komuś bardzo przeszkadzał ten malunek. Po prostu zalał farbą, maźgnął jakieś bohomazy i tyle było. Nie wiem, czy konkurencja, czy o co chodzi. Natomiast ja uważam, że tacy ludzie jak KW powinni być raczej doceniani, aniżeli karani, no bo jednak uatrakcyjniają te nasze szare budynki w miastach. No tak, moim zdaniem graffiti jest fajne, jeśli jest wykonane z jakimś pomysłem, jeśli jest dobre. Dla przykładu jest, ostatnio widziałem, graffiti R2D2 podaje bukiecik kwiatu, jeszcze takie serduszko jest nad nim. Czyli on się zakochał, tyle rzekomo on podaje. Pojemnikowi na śmieci.
zabawne i fajne, mi się to podoba. Ale właśnie chodzi o to, żeby tutaj była jakaś koncepcja. A jeśli chodzi po prostu o jakiś bohomas, po prostu walnięte, coś bez pomysłu, tylko żeby było, no to jestem tutaj na nie. Doszliśmy do wniosku, że murale są towarzyszą od lat, ekspresja. I teraz już o takach powiedzieliśmy, że taki w większości przypadków są złe, aczkolwiek niektóre są ładne, to nie trzeba powiedzieć. Ale teraz powiedzmy sobie o graffiti. Ty wspomniałeś o tym, że macie KW, tak, w Poznaniu. W Hato, czy tak. Macie w Szczecinie jakieś graffiti, które są takie ładne, przyciągają uwagę? Tak. A twórców tak do końca nie znam z nazwy, tak jak właśnie tutaj mówił Bombadil, aczkolwiek... Nad Odrą, czyli tam, gdzie jest taka reprezentacyjna część miasta z zabytkami, z słynnymi wałami Chrobrego, teraz też z odremontowaną wyspą, Łasztownią. Tam na takich jakby betonowych cokołach od mostów, które łączą prawy i lewy brzeg, już jakieś no, 20 lat temu zaczęły się pojawiać takie wielkoformatowe graffiti, murale, nawiązujące do tak zwanego pseudomorskiego charakteru miasta, no bo nie leżymy nad morzem, aczkolwiek ten jakiś tam morski charakter jest tak promowany, szczególnie na imprezach typu Dni Morza, czy potem zloty żaglowców. Więc to miało tak jakoś uatrakcyjnić miasto i to w sumie, owszem, wykonane zostało bardzo... ładnie, dokładnie. Na jednym to chyba do dzisiaj wisi jeden mural, to jest taki wielki żaglowiec i dwie takie hiszpańskie tancerki, które jakby witają do wpływające okręty i tak dalej do miasta. I potem przez kolejne lata aż do dzisiaj się pojawiają takie rzeczy na tych cokołach szczególnie. W innych częściach miasta, na innych budynkach także nieraz można zauważyć coraz to bardziej takie wielkopowierzchniowe murale i to bardzo cieszy, że coś takiego jest tworzone, bo po prostu wygląda ładnie, wygląda jak sztuka, wygląda jak obraz w plenerze, więc nie uznałbym tego nigdy za jakiś wulgarność czy szpecenie tego budynku, który tak jak wcześniej tutaj mówiliście, mógł być po prostu szary i brudził się od, nie wiem, kurzu, od spalin, a dzięki muralowi nabrał kolorów, więc jak najbardziej takie rzeczy powinny być tworzone i w wielkich miastach szczególnie, ale także i nieraz są przecieki z jakichś mniejszych miast, że tam też twórcy murali się znajdują i tworzą naprawdę fajne rzeczy. No właśnie, skoro jesteśmy w mniejszych miast, to może Patrę, jak u ciebie wygląda z muralami sytuacja w Sztuńskiej Woli, w ZTW? Wspaniale, w zasadzie jesteśmy miastem murali od ładnych paru lat. Jest taka Karolina, która tworzy te murale. Jak wejdziecie w tego linka tutaj, moja Sztuńska Wola murale, sobie kliknijcie. To jest cała mapa murali zrobiona. No i oczywiście jednym z takich bardziej znanych to jest przedwojenny burmistrz Szaniawski, tutaj jak siedzie łaską, z jego cytatem o pracy na rzecz obywateli. Ale też na przykład na łaskiej są śmieszne króliki. Oprócz tego mamy dużo kotów. Mamy też tutaj, gdzie był plan miasta i taki stary widoczek na Placu Wolności, skrzyżowanie z Kościelnej, to już są chyba już takie 3 albo 4. Wzięte jakby z historycznych pocztówek sprzed II wojny. Też to bardzo fajnie wygląda. No co jeszcze? Są też takie stylizowane na już bardziej artystyczne. Są też żołnierze wyklęci. No jest tego masa. Tak, tutaj właśnie popatrzymy sobie na tą mapę, to głównie te większe murale tworzy Karolina Treller. To jest taka nasza lokalna, można powiedzieć, artystka, która no, tworzy od jakiegoś czasu i widać, że się naprawdę w tym spełnia. Chociażby na Placu Wolności, jak jadę codziennie do pracy, mijam koty bawiące się włóczką. Bardzo fajnie to wygląda na elewacji dawnej kamienicy. Mario, ja jestem jak najbardziej za. Mario, a u ciebie jak wygląda sytuacja z muralami? Murali jest całkiem sporo. Jest nawet cały artykuł poświęcony we wrocław.pl. Ich jest naprawdę dużo, chociaż one są tak bardziej w centrum miasta. Ja wam powiem, że u nas w Sieradzu
to za bardzo tych murali nie ma. U nas są graffiti. I szczerze powiedziawszy, cały pomysł na to spotkanie i całe moje zainteresowanie z graffiti powstało w zeszłym roku zimą, kiedy poszedłem na spacer i trafiłem w takie zakątki sieraca, w które rzadko chodzę, w takie garaże, które są przy Sisze na Mickiewicza. I znalazłem tam, znajduje się tam takie Hall of Fame, Hall of Fame, sala sławy, tak? Że jest tam na tyłach garażu, są po prostu różni artyści z Sieraca i nie tylko, bo później zacząłem ich też odnajdywać w innych miastach. Różni artyści po prostu zostawiają swoje takie murale graffiti. W części, na przykład jest rekin, co Pyku Tłateko zainteresowało, jest rekin, który tam wychodzi i jest cała ściana, taki długi, no nie wiem, tam z 100, no może nie będę mówił ile w metrach, garaży i na tych garażach są graffiti. I to jest chyba takie jedyne eksponowane miejsce, gdzie w Sieracu są graffiti, bo u nas w Sieracu znajduje się dużo taków. Na Starym Mieście nie ma żadnych murali. Jest jeszcze na takim osiedlu, na Bohaterów Września, taki stary garaż, gospodarczy spółdzielni i ten budynek był jakieś 10 lat temu też cały omurowany graffiti, ale dzisiaj tego nie ma. Dobrze, jest jeszcze taki wiadukt, ja tam przejeżdżam pociągiem i zawsze jak pod tym wiaduktem przejeżdżam, to zawsze tam patrzę, co tam nowego, ciekawego się pojawiło. I to te rysunki są właśnie na takich słupach. We Wrocławiu. Patrę tutaj napisał, że jest niedomalowanych starych haseł reklamowych. No chyba jedno jest niedomalowane hasło, ale to jest właśnie fajny myk, że słuchajcie, w Łodzi też są. Powstały na koniec PRL-u reklamy i te reklamy przetrwały to dzisiaj. A dzisiaj mural malujesz i już po 10, po 15 latach wyplaknie. No coś jest nie halo, no nie. Jednak w PRL-u była lepsza farba. Ale tu doszliśmy do takiego fajnego motywu, który poruszył Mario Patre, a my ten motyw trochę ostatnio poruszamy na naszym Discordzie. Słuchajcie, kim są graficiarze? Czy to są anarchiści, czy to jest subkultura? Czy się orientujecie, czy to są jak to wygląda waszym zdaniem? Kim są graficiarze? No to są raczej artyści. Albo w każdym razie ktoś aspirujący do miana artysty. Zależy co tworzą, powiedziałbym właśnie pod tym kątem, no bo jeżeli uznamy każdego, kto maluje na ścianie za graficiarza, no to wtedy wejdą właśnie i ci, co szpecą, i ci, co zdobią. Natomiast jeżeli uznamy, że to za graficiarzy można tylko tych, którzy robią to w imię jakiejś sztuki czy niesienia pozytywnych przesłań, no to wtedy tak to trzeba zawęzić. Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, jak kiedyś jeszcze chodziłem do liceum, jakieś 15-20 lat temu, jak to było właśnie malowanie po pociągach, że generalnie ludzie, którzy się tym parali, no to byli ze subkultury ślizgu, czyli wiecie, szerokie spodnie, deska, trochę rapu, ale też trochę było punkowców, właśnie anarchistów, później metalowców. Teraz wydaje mi się, że raczej to są jednostkowe przypadki i jeżeli malują, no to są albo właśnie już profesjonalni malarze, czy nawet rysownicy po ASP, po różnych liceach plastycznych, albo właśnie tacy, którzy wracają po 10-20 latach z powrotem do tej zajawki starej. Tak przynajmniej ja to widzę u nas, jak to się rozkręca. Znaczy tak, wspomniałeś tutaj o muralach i mural nie jest, moim zdaniem mural to nie to samo co graffiti, ponieważ graffiti jest raczej tworzone, no, że jak powiem, na granicy legalności, w sensie nie do końca zgodne z jakimś tam, powiedzmy, z jakimś tam prawem, no bo jednak jest to najczęściej malowane w miejscach, gdzie nie mają zgody i tak dalej. Mural natomiast jest dziełem artysty, który dostaje albo zgodę, albo zlecenie od na przykład miasta, gdzie może taki mural sobie namalować. Natomiast graficiarze raczej robią to, no bez zgody, że tak najczęściej, tak klasycznie. I teraz tak, oczywiście tych, którzy rysują coś, co ma jakąś wartość artystyczną, coś, co ma jakąś koncepcję, coś, co jest jakimś czymś po prostu eleganckim, fajnym, fajnie wyglądającym, no to jak najbardziej nazwałbym ich artystami. Na przykład taki Kawu, nasz tutaj poznański, ja osobiście uważam, że to jest taki artysta jak na przykład Banksy.
Bym powiedział, może nie ten sam poziom, no bo jednak nie da się zestawić jednego do drugiego, ale bym poszedł w tę stronę, że podobnie jak Banksy, KW jest tutaj też takim artystą. Jak dla mnie graficiarze ci z prawdziwego zdarzenia, no jednak tworzą coś fajnego, coś, co... No muszą być jakby jakiś talent do tego, żeby coś takiego namalować. To nie jest takie, że wyjdziesz sobie i namalowałeś coś fajnego na... No i to trzeba jednak umieć, trzeba jednak mieć jakieś zdolności. Nie nazwałbym graficiarzami ani artystami, tym bardziej tych wszystkich, którzy chodzą z jakimiś markerami czy ze sprayem i bazgrolą po tych ścianach jakieś bohomazy czy jakieś po prostu wulgarne słowa. Bo to nie są artyści, to są po prostu zwykli wandale, których po prostu trzeba karać i tyle. I tutaj jakby chyba jesteśmy wszyscy zgodni co do tego. Natomiast graficiarze, tacy prawdziwi, no jak damy, to są artyści. No. Kiedyś to byli buntownicy, tak jak kiedyś hipisi byli, podobnie jak punkowcy, byli buntownikami przeciwko systemowi. Potem przeszło to w modę, tak, że ludzie zaczęli nosić dzwony, bo to modne, albo nosić sobie czuba i rokeza, no bo to taka moda i tak dalej, jak albo skóry z ćwiekami. Wszystko jakby się przetwarza z jakiejś tam formy rebelii, buntu do sztuki. Tak samo jest z graficiarzami. Graficiarze, tak jak tutaj powiedział, chyba Hato to powiedział wcześniej, że graficiarze kiedyś to była forma właśnie typowego buntu przeciwko czemuś, przeciwko władzy, systemowi i tak dalej. A teraz to jest sztuka tak naprawdę. Wielu z nich są młodzi ludzie, którzy naprawdę mają jakiś pomysł rozmaicenie naszego codziennego szarego życia i robią to w fajny sposób, bo prezentują nam fajne tam rysunki. No dziś bardzo wiele takich osób jest po prostu po ASP. Ale tak. Jeśli chodzi o ten, o to, co wolno legalnie, a na co, no, a co można nielegalnie. Jest taki komiks Ikigami, to jest manga, jednym z rozdziałów jest właśnie o graficiarzach. Co zrobiono nielegalnie, a co na co pozwolono legalnie. To jest w ogóle coś innego i to, ten, to, co, na, to, na, to, co zrobiono legalnie, to jest w ogóle nijakie i nikogo nie obrażające, nie dające do myślenia, jest marne. Więc bardzo często właśnie to te grafiki, które są zrobione nielegalnie, trzeba je zrobić też no, dosyć szybko, no to one mają bardzo wysoki poziom też. Więc no one są jednak no, mimo wszystko lepsze. No właśnie, to jest ciekawy motyw, który poruszyliście. To nielegalne, tak? Czyli underground, czyli graffiti jest kompletnie związane z podziemiem, prawda? Z różnymi subkulturami, czy to subkulturami hip-hopowymi, bo to w sumie kojarzy się głównie z graffiti z hip-hopem, że to stąd się wzięło to graffiti, ale czy na pewno w tym samym czasie, kiedy graffiti stało się popularne, też stawał się hip-hop popularny i może te dwie różne sztuki się połączyły w tym czasie. No możliwe, że tak było. Ale to ciekawe, Mario, to co powiedziałeś, ponieważ można tak powiedzieć, że to co powstaje nielegalne, te graffiti na garażach w Sieradzu są dużo bardziej atrakcyjne od tych innych sztuk, które są przedstawiane. Mało tego, ja myślę, że moim osobistym zdaniem graffiti jest bardzo niedoceniane, ponieważ o ile jeżeli możemy się zgodzić, że jest nowy odmalowany budynek i ktoś tam napisze jakieś słowa, jakieś pluski na przykład, to jest niszczenie po prostu. O tyle takie graffiti między na przykład blokami, na starych garażach, na takich rozpadających się budynkach nadają tym budynkom takie drugie życie, tak jak Pompatil wspomniał tej szarości. I to jest bardzo interesujące. Wiecie, że to jest niedoceniona kwestia sztuki po prostu, że jak jest taka sztuka po prostu w galeriach, albo w piórach wystaw artystycznych, do której nie wszyscy mają dostęp i nie jest popularne, o tyle graffiti spotykamy się z tym na co dzień, idąc do sklepu, idąc do pracy, jadąc do kina, no nie? I to jest takie coś, że obchodzimy się sztuką na co dzień. Tak, to co mówisz, Kruszon, to jeszcze rodzi takie kwestie i odbiory, że
te takie brudne garaże, powiedzmy, ozdobione graffiti czy muralem małym, cieszą oczy, bo faktycznie powstało coś na tym i nie jest już takie, jak było wcześniej, czyli mówię, zniszczone, brudne, ale na przykład nieraz powiedzmy lokalna władza, czy nie wiem, no, rada osiedla, czy coś, właśnie powie, że graffiti jest złe, bo to jest stworzone nielegalnie, natomiast żeby poprawić stan tych garaży, żeby je odmalować czy coś, nie, na to już zrobić, tego już zrobić nie chcą, bo niech stoi takie, jakie jest i po prostu nikt się tym nie zajmuje, nie? Chociaż takich sytuacji myślę, że już jest coraz mniej, że jednak te, powiedzmy to, legalne graffiti i murale, które mają właśnie ozdabiać, są już akceptowalne społecznie i po prostu nawet myślę, że jakieś tam lokalne władze przystają na to, żeby właśnie nie mieć na sobie tego przeprowadzenia tego remontu. No właśnie, i teraz powiedzcie mi, po powoli chyba będziemy się zbliżać do końca naszej stacji. Czy ogólnie rzecz ujmując, jesteście na tym, żeby graffiti powstawały w miastach, czy jednak nie? Ja jestem na tak. Ja też jestem na tak, jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Wiele miejsc przez to jakby odżywa, staje się bardziej kolorowych, przyciąga wzrok i to i zarówno mieszkańców, jak i turystów, więc jak najbardziej powinny powstawać. Ja jestem stary anarchista, więc uważam, że i graffiti, i murale jest wszystko fajne. Oczywiście można robić dżemy grafitowe, czyli jakieś takie specjalne miejscówki, żeby oni się spełniali. U nas długo była ściana na Kubusiewicza. Później ktoś to chyba kupił, wynajął, ocieplił, zamalował, później znowu było dostępne, a teraz to nie wiem, jaka jest formuła tego, bo jest trochę pomalowane, trochę jest zostawione. Oczywiście murale jak najbardziej, chociaż to już to jest taka sztuka akceptowana, więc tak jak mówiliście, no nie ma tego smaczku czegoś niepożądanego, czegoś buntowniczego. No jedyne, czego nie będę tolerował, to tych tagerów. Cała reszta jak najbardziej za. Tutaj jeszcze bym poruszył wam kwestię taką, że właśnie, że to się kojarzy z podziemiem, że młodzi, że rodzice nie chcą, żeby dzieci się interesowały graffiti, bo to jest związane z pewnymi subkulturami. Te pewne subkultury mają ze sobą pewne legendy, które powodują, że to wszystko jest na nie, prawda? Ale jednak graffiti moim zdaniem, czy to w blokach, czy to w piwnicach w blokach, czy na jakichś starych budynkach, na miejscach powinny powstawać. I mało tego, ja chciałbym was zachęcić tutaj i słuchaczy, i tutaj całą naszą ekipę, że jeżeli macie aparaty fotograficzne i idzie miasto gdzieś, to żebyście robili zdjęcia tych graffiti, ponieważ to jest taka sztuka, która niestety przepadnie. Ona nie jest tak jak te malowidła w jaskiniach, jak takie inne. To jest właśnie rodzaj sztuki ulotnej, która nam towarzyszy na co dzień, ale wraz z ratami i wraz z, ona niszczeje. Jest usuwana, budynki są usuwane, farba schodzi i zachęcam was do zachowania tej sztuki, ponieważ to jest jakiś ślad po tych ludziach, po artystach, którzy tworzyli i tworzą te graffiti i to jest taki ślad, taki, jak to kiedyś wyglądało i chciałbym was, słuchajcie chłopaki, zachęcić, mamy na Discordzie, pochwal się, idziecie gdzieś przez miasto, to rzućcie zdjęcie graffiti, jak wygląda i zachowajcie tą pamięć tych miejsc, bo po prostu wiecie, za 10 lat ja już to zauważam, jak robię zdjęcie graffiti, są bardzo ładne miejsca, ale one już są zniszczone, za 10 lat już tego nie będzie, a później tam coś kiedyś ładnego ktoś namalował. A tak to zostanie jakiś właśnie ślad, żeby to namalowanie zostało. To ja jeszcze polecę na koniec jeden z odcinków Samurai Shampoo, w którym jest pojedynek na graffiti. A to jest anime samurajskie. O, no to... To ja może na koniec naszej dzisiejszej rozmowy zachęcę naszych słuchaczy, żebyście doceniali prawdziwych grafficiarzy, żebyście nie dzwonili na policję czy na straż miejską, jak ich widzicie, że coś tam malują. Jeżeli nie jest to szpetne, jeżeli to nie są jakieś wulgarne rzeczy, jeżeli to nie jest jakiś popas, dajcie im szansę, niech się wykażą, niech pokażą, co potrafią, niech namalują coś ładnego, żeby ta szara rzeczywistość nie tak bardzo nam dokuczała. Dzięki przez właśnie ich
obrazy i dzieła. Ja mam teraz takie hasło na koniec. Nadajmy kolor ulicy. O, tak. Bardzo ładnie. I to jest pozytywny akcent na koniec. To jest pozytywny akcent na koniec. Dziękuję wam za ten odcinek. Dzisiaj ja prowadziłem, nie Paweł. I do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.